Czy witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica Online na serwerze Historia Kolonii Roleplay. Zaczynamy sobie właśnie kolejny odcinek, od razu nagrywam kolejny odcinek po tym poprzednim. Chciałem właśnie sobie pograć jakby troszkę w sensie dłużej. Tamten odcinek taki mniej więcej fajny zrobiliśmy, jakoś tam chyba około 35 minut. Zaraz sobie porozmawiałem właśnie z większą ilością jeszcze osób, ale najpierw chciałbym porozmawiać ze Sigim, bo... Widerik właśnie, on chyba coś tam od nas chce. Czy my mamy go zapisanego? Nie. Aha, czyli on był... Staliśmy razem tam na górze chyba. To właśnie w sumie go spytamy o te poparcie. Spytamy go właśnie o te poparcie. Czy mamy od Widerika poparcie? Poparcie. Bo nie mam właśnie pewności. Anario, skoro nie masz za bardzo nic do roboty, to może trochę kamienia nakopiesz? Jasna sprawa. A powiesz mi później, co z twoim poparciem? Właśnie, dobra. Zajebiście, dostaliśmy robotę. Trochę kamienia nakopiemy. Jak nie wiecie, o co chodzi, no to już wam mówię. Kopalnia została zawalona. Tylko poczekajcie, bo widzę, jak nam coś jeszcze mówi. Kopalnia, do której chodziliśmy zazwyczaj, kopalnia, można powiedzieć, starego obozu, została zawalona. Moglibyśmy jeszcze niby korzystać z tych nowych złóż, z tych innych kopalni, ale jest niebezpiecznie. Patrzyłem na listę kilka chwil temu i masz 10 rekomendacji. Naprawdę potrzeba 8? Właśnie, czy 8? Czy też się upewnijmy, czy 8 potrzeba? Tak jak mówił ktoś tam, już nie pamiętam kto. Czy 10? Z tego co widzę, zostaje tylko pogadać z Odo, czyli okej. Wow, fajnie. Będzie trzeba tylko Odo znaleźć. Super. Ale... idźmy... najpierw po ten kamień. Fajnie, zajebiście. Nie wiem w sumie, czy Odo też jest w ogóle, czy nie śpi, czy gdzieś tam nie poszedł załatwiać jakieś sprawy, bo... nie ma sprawy. Zawet w jakiejś sprawie, no bo ostatnio go tak nie widziałem w sumie, dzisiaj. Więc idziemy. Myślę, że możemy iść. Fajnie, bo Widerik będzie nas eskortował. Oczywiście bez eskorty byśmy nie szli, bez niebezpiecznie. Czyli tak. Bo miałem wam dopowiedzieć. Kopalnia została zawalona. Magnat podpalił te domki. Tak stąd za bardzo nie widać, ale jest tam pomost spalony i tak dalej. Co dalej? Prawdopodobnie osoby ze starego obozu mogą atakować osoby w koszulach, czyli nas na przykład. W niebieskich koszulach, bo... tu jest kamień? Tu jest właśnie kamień. Słabo, 4x20, czyli właśnie też kamień do czegoś jednak jest potrzebny. Bo podobno kłusowali niby osadnicy w lasach właśnie starego obozu i tak dalej, bez pozwolenia chyba. Nie wiem dlaczego, tak powiedział, nie przyszedł jakby z dowodami żadnymi, nie powiedział kto dokładnie i nie powiedział ilu i tak dalej, więc nie wiadomo jak to jest z tym wszystkim, będzie trzeba się dowiedzieć, no ale dzieją się różne dziwne akcje, w poprzednim odcinku troszkę więcej się o tym dowiedzieliśmy, mało tego złoża tutaj, no mamy mało tego właśnie złoża tutaj, w poprzednim odcinku właśnie jakby się więcej dowiedzieliśmy i tam jakby więcej jest informacji na ten temat. Myślę, czy przejście do tej jaskini co ostatnio. No możemy właśnie iść, tylko właśnie czy nie wiemy, czy sobie da radę jako eskorta. Sam, co nie? No bo... może być niebezpiecznie. Raczej nikt nas nie co atakuje. Raczej, zawsze jest jakaś szansa, ale idziemy. Okej, nie ma sprawy, idziemy. O, możemy jeszcze tutaj w sumie... pierdzielnąć dwa razy skill offa, czy tam trzy. A nawet jeśli, to uciekaj do osady. No... to będziemy spierdzielać najwyżej, będą jakieś akcje. Chodź, Widerik, idziemy. Fajnie, zajebiście. Widerik sprawdzał, mówi, że jest 10 rekomendacji. Nie wiem, być może po prostu przez ostatni czas mi coś tam doszło. Jak właśnie zbierałem tą listę poparcia. Mamy 10 rekomendacji, czyli
niby wystarczająco do tego, żeby zostać osadnikiem w końcu. Ja pierdzielę, w końcu. Ale no wiecie, też nie przesiaduję tutaj naprawdę, teraz tak mówię o OCR-ze, nie przesiaduję naprawdę na grze, nie wiadomo ile. I jakbym pewnie po prostu się spiął, to bym naprawdę bardzo szybko jakby został tym osadnikiem. Tylko wiecie, ja to wszystko robię tak na lajcie. Wiecie, ja sobie tu nagram, tu później tam zrenderuję, muszę to przesłać. I nic później tam nie robię, wiecie o co chodzi, nie? I tego właśnie szukałem, żeby w osadzie jakby sobie po prostu grać jakby na lajcie. Żeby na przykład nie było tak, że muszę tam siedzieć ileś tam godzin dziennie, dosłownie OOC dziennie. O kurde, blisko osady, to znaczy starego mocno, okej. Tylko właśnie, żeby tak na lajcie sobie grać, nie? I właśnie tego szukałem. No dobra, no to pójdziemy sobie. W ogóle fajnie, bo ten rendering jakby troszkę zwiększyłem. Fajnie, bo też bariera została. Rendering zwiększyłem, no i jest jakby... Te rzeczy widać jakby z daleka bardziej, to też jest spoko. No dobra, no to pójdziemy sobie tutaj. Miejmy nadzieję, że właśnie tych złóż troszkę będzie. W sumie za bardzo jedzenia nie mamy przy sobie, ale no wiadomo. Tyle co nam się uda, to nam się uda. Nie wiem w sumie za co się wziąć. Czy właśnie za kamień, czy jednak węgiel, żelazo? Chyba to jest kamień, tak? Spróbujmy, zobaczmy. Już kurde, czasami te złoża to mi się mylą. To kamień. No to kopiemy. Do końca prawdopodobnie nam sił starczy na to. Czyli no, widzicie, jednak kamień no jest jakimś tam zastosowaniem. Może do budownictwa jakiegoś? Może do jakiegoś budownictwa czy coś? No jakieś widocznie ma zastosowanie, więc... Jak Widerik właśnie chce, no to... No to właśnie kopiemy, bo mamy też siłę na to, odpoczęliśmy. Dobra, nie ma sprawy, on tam przekaże ten kamień komuś tam. My sobie jeszcze pokopiemy. No, sił nam starczy, może jeszcze zahaczymy jakieś żelazo albo węgiel. I kilka desek i bryłek rudy i zrobić z nich zwoje magiczne. Nie ma sprawy. Dobra, no też właśnie, no mówię wam. Jest ta kopalnia zawalona, no to... Ucięła nam naprawdę bardzo mocno pracę, powiedzmy, więc musimy korzystać. Musimy korzystać jako górnik z tych złóż. Bo najbardziej właśnie górnicy dostali przez to właśnie, że ta kopalnia jest zawalona. I właśnie też tak myśliwi w sumie, bo kłusować za bardzo nie można tak blisko. Ale no chyba najbardziej... Chyba najbardziej właśnie górnicy. No trochę w sumie będzie tego kamienia, bo w sumie to jest kamień zwykły, więc po 3 nam leci. W sumie raz tu pojedynczo wyleciało. A już jest 0, dobra. Ale chyba wyleci, czy nie? Tutaj już nic nie ma. Tutaj już nic nie ma. Możemy dokopać... jeszcze mam trochę sił, to mogę pokopać. Mogę pokopać. No jeszcze mamy trochę właśnie sił, to możemy pokopać. Mamy kamienia 44 sztuki, więc fajnie. Nie wiem w sumie za co się wziąć. No mamy w sumie też żelazo, węgiel. Sigiemu przekażemy. Miejmy nadzieję, że właśnie nas też zrozumie, bo to jest ten węgiel i te żelazo jest po prostu z tych pobocznych... Pobocznych tych złóż, czyli na przykład tutaj i jeszcze taką jakby mini kopalnię, którą już mieliśmy. Więc nie powinien być też Sigi zły na nas za to, że przynosimy mało. No bo to nie jest właśnie z tej tamtej głównej kopalni, z której byśmy najwięcej oczywiście wyciągnęli. No niestety, niestety, ale no tak to już jest. Dobra, po 3 razy myślę, że może starczy. Tak to już jest, czasami jest gorzej. Dobra, czyli tak patrzę sobie właśnie teraz tak o OC. Dzisiaj wleci odcinek, poprzedni odcinek. Czyli tam już nie pamiętam który. Ten, który teraz właśnie nagrywamy, to będzie raczej na środę rano, czyli okej, dobra, spoko. Bo wiecie, no mógłbym sobie jednak tak zrobić, żeby poprzedni odcinek nagrać od razu, zrenderować i wrzucić, ale zdążymy raczej to zrobić po prostu tak, że dwa sobie z rzędu od razu nagram.
Tamten zrenderuję, wrzucę i na pewno nam się uda go wrzucić na dzisiaj, czyli wtorek. To znaczy na wczoraj, czyli wtorek, bo dzisiaj ten będzie na środę. Dobra, wytrzymałości chyba... Tak, już nie mamy, jesteśmy już zbyt zmęczeni. Więc możemy wracać. Możemy wracać. Masz ten kamień. Dobra, dajmy mu ten kamień. No chyba nie zasnął mi, nie? Widerik. Dobra, nie śpi. Masz ten kamień. Dajmy mu ten kamień. 44 sztuki. Kamienie. Kamienie. 44 sztuki, myślę, że... 44 sztuki, myślę, że na trochę im to wystarczy. No, w sumie, no, więcej nie mogliśmy zbytnio, nie? Możemy wracać już. Więcej, no, też nie mogliśmy. Tamte złoże mieliśmy wyczerpane. W tej, jakby, pierwszej mini kopalni. Można to nazwać właśnie mini kopalniami. No, chyba... Oszalaliście. A, dobra, stać. Okej, dobra, 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 dobra. No ja pierdzielę. Co tam robiliście? Widerik go zna, czy tam ją. Widerik niech się tłumaczy, ja nic nie wiem. No co, no kopaliśmy kamień. Wiecie, no uciekaliśmy, no bo przedtem nam też Widerik mówi, jak coś będzie, no to uciekaj, nie? A miałem wrażenie, że ona po prostu, czy tam, tak, ona, już będzie do nas strzelać od razu. Szkoda, bo ja mam w sumie przy sobie złoża. To znaczy, bryłki z poprzedniego wypadu. I oni mogą pomyśleć, że teraz kopaliśmy. Jak coś nie kopaliśmy, spokojnie. Macie przecież zakaz na pozyskiwanie to teren starego obozu. Dobra, niech Widerek się tłumaczy. W ogóle właśnie zakaz od kiedy? No nie wiedzieliśmy o tym. Widzicie, co się odpierdziela? Naprawdę jest coraz gorzej. Ale coś się dzieje. Od kiedy wpadliśmy do was i wam spaliliśmy chatę. Jakie cwaniaki, ja pierdzielę. No dobra, nie wiedzieliśmy. Miejmy nadzieję, że nas puszczą. Ale ja im nie oddam tych moich bryłek. Nie? Co nie? Ja pierdzielę. Kolejny jeszcze przyszedł? Z jakimś problemem? Osadnikom się zachciało tutaj pozyskiwać rudę. Zresztą wolne było, zajęte. To znaczy nie było zajęte. A to co, już im nie wolno dokładnie? No teraz się też dowiedzieliśmy. Widzę, że właśnie Widerik próbuje dość dyplomatycznie rozwiązać to i w sumie dobrze. Mają swoje tereny, okej. Zamknijcie oczy. A, to jest Sara. Okej. Ze wskazu magnatu powinnam was spacyfikować. Powinnaś, ale nie musisz. Ja się nie odzywam. Powinna, ale nie musi. Co wyciągać miecze? Wypierdzielać. Który cwaniak? Ten... O. Do górnika będzie startował.
Dobrze, że nie pamiętamy naszego. No właśnie. Specyfikować, czyli będziecie mordować teraz nas, bo spalili nam właśnie chatę, co nie? Ja pierdzielę, to jest niepojęte jakieś. JFO. Hashtag JFO. JSO, przepraszam. Czemu w ogóle F mi się powiedziało? JSO. Hashtag JSO. Ale dobra, to będzie ostatnie ostrzeżenie. Oddajcie wszystko, co wykopaliście i dajcie się przeszukać. Ej, nie oddam. No chyba oszaleli, ale jest lipna sytuacja. Miałem poprzednie bryłki. Jak ja mam teraz im to wytłumaczyć? Dobra, ale wziąłem trochę kamienia ze sobą jak coś. Oni będą nas przeszukiwać. Miałem ze sobą trochę żelaza i to miałem ze sobą trochę żelaza i czekajcie, może w sumie, no ale dobra, nic na razie nie mówmy jeszcze. Żelaza i węgla po kilka sztuk, bo po kilka sztuk. No bo tak naprawdę tak było, jeżeli dobrze pamiętam. Możemy w sumie sprawdzić, ale czekajcie. Dobra, czekajcie. Bryłka węgla 2, 5, 8, 10, 13 i żelaza 6. 13 węgla i żelaza 6. 13 węgla i żelaza 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Żelaza 6. Dobra. 13 i 6. I oni będą nas teraz przeszukiwać i się dopierdzieli do nas na pewno, na 100%. Co z tymi bryłkami żelaza i węgla? W sumie i tak ona powinna pomyśleć, że przecież nie dalibyśmy radę na raz wykopać tyle. Ale zobaczymy. Nie wybiegajmy jeszcze w przyszłość. Tego zasady właśnie niech nie oddaje. No co? To nasze jest przecież. Zasady to zasady. Albo dobra, mogą się nie odzywać, bo mam bryłki te żelaza i węgla z poprzednich. Ej, on mnie zna. Ej, właśnie skąd on mnie zna? Skąd on mnie zna? No tak, dobra. W sumie tak, no powiedział mi. Anarion, spokój, no ale naprawdę, no... Nie można się tak dawać też. Ale dobrze, no nie mamy szans, po prostu nie mamy szans. Jakbyśmy mieli jakieś szanse, to byśmy mogli napierdzielać, ale nie. Szkoda. Ale jak nienawidzę takiego kozaczenia też. Ja pierdzielę. Mogliby nas puścić po prostu i nara problemy robić, naprawdę. To jest chore. Okej, ale to jest wiadomo. I C, także spokojnie. Jest akcja, po prostu jest akcja, okej. No ale możemy już wracać?
Dostaliśmy ostrzeżenie. Oddaliśmy co wasze. To chyba jesteśmy kwita. Dostaliśmy ostrzeżenie, oddaliśmy co wasze, to chyba jesteśmy kwita. Jeżeli nie, no to słabo. Trochę nie fair. Bez Widerika nie idziemy oczywiście nigdzie. Innym razem cię schrupię. Piesku? Dobra. Ja się zemszczę. Ja się zemszczę. Zobaczysz. Zostaniesz napadnięta w nocy. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Nic się nie odzywamy, bo się będzie źle działo. Ale mam taką chęć. Jak ja nienawidzę takiego kozaczenia. Mam taką chęć. Ale co my zrobimy? Szkoda właśnie, że też nie poszliśmy tutaj z większą grupą, co nie? Jak przedtem właśnie myślałem, żeby Widerik kogoś jeszcze wziął, no to szkoda, że w sumie się nie udało. Dobra, spierdzielamy stąd. Ale mam pomysł na odcinek. To znaczy na nazwę odcinka. Zobaczycie. Znaczy już widzieliście, nie? O, dostaliśmy 3 punkty nauki, 3 bryłki. O kurde, no nieźle, nieźle. Sama akcja, no wiedziałem, że pewnie coś się wydarzy. Po tych właśnie akcjach, że pewnie coś się wydarzy, ale... W ogóle to było dziwne, naprawdę. Ktoś musiał ewidentnie nas chyba sprzedać. Jest tam jakiś rudzielec. Niedaleko starego obozu musiał być jakiś oczywiście rudzielec. Oczywiście mowa o rudym charakterze. Sprzedajnym, a nie o to, jaki kolor włosów ma ktoś tam, czy na przykład coś takiego. Bo wiecie, rudy to jest charakter bardziej, nie? Niż kolor włosów, to już nie ma czego czepiać tam, ale rudy charakter... Musiał jakiś nasz po prostu sprzedać. Musiał jakiś nas po prostu rudy charakter sprzedać. I... Bo widzieliście, jak to wyglądało. My wybiegaliśmy z kopalni, oni nagle biegną do nas. Może przypadek, może nie. Ale no niestety, bywa i tak. No troszkę chociaż sobie stąd ogarniemy. No szkoda, że nigdzie nie ma innego złoża. Więcej. Ale możemy mu w sumie tyle dać, co nie? To 7. No i tyle. Nic więcej naprawdę nie mamy. Zawsze coś. No właśnie. Niestety. Co no? Pójdziemy do Sigiego. Dobrze, że nas w sumie nie przeszukiwała. Bo jeszcze by się okazało, żebyśmy tamte bryłki musieli oddać. Więc dobrze, naprawdę. Czy gdzieś tutaj będziemy mogli znaleźć Sigiego? Chyba jest no, przy wejściu. Eee,
Działo się, no jakoś szczęśliwie wróciliśmy. Dzięki za pomoc, nie na sprawę, dobrze, że żyjemy. Trzymaj się, Witerik. Sigi, mam z poprzedniej Anemarion wyprawy z mini kopalni trochę węgla i żelaza. Wybacz, że tak mało, ale kopalnia główna została zawalona i ciężko. Właśnie, oficjalnie nic już nam nie wolno. Sigi, mam z poprzedniej wyprawy z mini kopalni trochę węgla i żelaza, wybrzeże tak mało, ale kopalnia główna została zawalona i ciężka. Sigi, wiedzieć jak wygląda sytuacja, ale Marią się nie przejmować. Dobra, możemy mu dać handel. Tylko tyle co mamy, co nie? W sumie bryłki rudy też mu dajmy. I to tyle. Przekazuję małe ilości żelaza, węgla i bryłek rudy. No naprawdę. Fajnie, bo tam Widerek im wytłumaczy. Naprawdę, to była taka akcja głupia. Chora. Mieliśmy z Sigim porozmawiać. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, dajcie znać, a po towarzysze chociażby pilnując okolicy. Sigi by wydać jakieś żarło, ale nic zbytnio nie mieć. Móc jakiś... Coś tam mam jeszcze w ekwipunku. Nie trzeba. Coś tam mamy, no... Jakieś tam ryżówki, jakieś jabłko, jabłka to na razie nam w sumie wystarczy. Coś tam mamy sobie w punku, nie trzeba. No właśnie, jak wychodziliśmy, to przyszła ta Noel i kazała nam oddawać wszystko, co wykopaliśmy i dała nam ostatnie ostrzeżenie. No nic, jak chcieć mieć, to na tą chwilę Fyrant, albo jak chcieć, to móc połazić, poszukać złoża jakieś. Dobrze, Sigi, zobaczymy, co da się zrobić. Czekajcie, bo... tutaj się właśnie dzieją akcje. No właśnie, by tylko pogorszyło tą sytuację, jakbyśmy się tam zaczynali odzywać. Przygląda się Widorikowi. Sigi, mieć taki mieczor do wykucia leczo i saltandara... Saltandra i bombir już taki dostać. A saltandra, to chodzi o Sandrę. Ja pierdzielę, Sigi. Sigi, coś wiem, pogorszają sprawę. Lepiej trzymać język za zębami. Czasami ciężko. Właśnie, zapytamy, czy widzieli może Odo dzisiaj. Na ten moment chyba nie ma, ale możesz... A, dobra, to nie, bo tu...
Ktoś pytał o robotę. Ktoś mi się ten czat pomylił. Odo zerka za siebie do osady. No chyba go nie ma, nie? Ale wszystko co mi dasz, Sigi będzie postawiać, bo wiem, że... Aha, okej, okay, tam pisze o oręż. Szkoda. Szkoda, bo chyba... Chyba mam już wystarczająco rekomendacji do wstąpienia do osady. Szkoda, bo mam chyba już wystarczająco rekomendacji do wstąpienia do osady. Mieliśmy z Sigim porozmawiać właśnie na temat, dlaczego on właśnie w taki sposób rozmawia. Nie pamiętam, jak się to robiło, żeby właśnie głową tylko ruszać, bo nie chcę się właśnie odwracać od Aurory, rozmawiając z nią właśnie, żeby głową spojrzeć na przykład na bok, na lewo czy prawo, już nie pamiętam. Bo na przykład chciałem do Sigiego jeszcze. W sumie to prawda. Dobra, lecę jeszcze na chwilkę do środka, bo... Dobra, w sumie poczekajcie. Szkoda, bo chciałem zapytać jeszcze tego nieznajomego, co obok stał, jak on się nazywa. Ale dobra, jak już się tak zagadaliśmy, to się zagadaliśmy. W ogóle ile mamy czasu? Ponad 30 minut już. No ale no nic. Może jeszcze zdążę Sigiego złapać. Oho, chyba biegnie Odo. Tak, to jest Odo. Mimo wszystko lepiej pilnować swoich słów, bo przez pewne magnat Ivor już spalił im chatę. Dobra, no w sumie Odo znowu przyszedł. Miałem z Sigim porozmawiać, miałem porozmawiać jeszcze z Odo. Podobno mam już wystarczająco rekomendacji. Sprawdzałeś może? Podobno mam już wystarczająco rekomendacji, sprawdzałeś może? No właśnie tam mi Widerek sprawdzał niby, że 10. Jeżeli się okaże właśnie, że te 8 jest potrzebne, czy nawet 10 do zostania, to... I w sumie zrobiłem listę osób, którzy mnie popierają, ale jeszcze nie ma na niej wszystkich. I w sumie zrobiłem listę osób, którzy mnie popierają, ale jeszcze nie ma na niej wszystkich, no bo nie ze wszystkimi rozmawialiśmy. Ale no. Ale no jest ta lista. Tak, ale zapewne wiesz, jaka jest teraz sytuacja. No dobrze, ale to jest... Okej. Okay. Zawsze coś. Okej. Okay. Nie ma... Dobra, nie ma sprawy. Idę jeszcze porozmawiać ze Sigim. Będę cierpliwy bardziej. Idę do Sigiego. Dobra, dzięki za rozmowę, idę do Sigiego. Trzymajcie się. Idę do Sigiego, bo chciałem właśnie z nim jeszcze porozmawiać na ten temat, dlaczego on tak w taki sposób mówi, bo też ktoś tam w komentarzu zapytał. Spytał właśnie... Gdzie on jest, ten Sigi? Miał być w kuźni? No i nie ma go w kuźni? Co tu się w ogóle stało? Kurde. Dobra, chyba Sigi zajęty. O kurde, tak, to już tam... Całkiem mocno zajęty. Więc dobra, to chyba po prostu sobie to... na inny raz... przełożymy tą rozmowę z Sigim, wiadomo, z tym się nie śpieszy. No nic, no... Okej. Okay. Trzeba być po prostu bardziej cierpliwym.
Widzicie, zawsze coś. Także no i tak, jak na razie to sobie skończymy po prostu. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć.